Kiedyś to zrobię. Tu Polskie Radio 24, minęła 12.30, czas na informacje dnia. Katarzyna Oklińska, zapraszam. Program Mieszkanie Plus jest krokiem w kierunku podniesienia standardu życia Polaków, powiedział w Gdyni Mateusz Morawiecki. Wicepremier i minister rozwoju wziął udział w uroczystości inauguracji budowy 172 mieszkań w ramach programu Mieszkanie Plus. Mateusz Morawiecki podkreślał, że dla rządu jest to projekt priorytetowy. Anglicy mówią, my home is my castle, mój dom to moja twierdza. I my w Polsce też mamy ogromne poczucie konieczności posiadania własnego kawałka podłogi. Program Mieszkanie Plus jest jednym z filarów Narodowego Programu Mieszkaniowego, przyjętego we wrześniu ubiegłego roku. Rząd planuje, by do 2030 roku pod względem liczby mieszkań Polska osiągnęła średnią europejską. To oznacza wybudowanie ponad 2 700 000 mieszkań. Współpraca dwustronna, gospodarcza i polityka historyczna zdominowały rozmowy marszałków Sejmu i Senatu z przewodniczącym izraelskiego parlamentu. Juli Joel Edelstein jest w Warszawie. Marek Kuchciński podkreślił, że wizyta przewodniczącego Knesetu w Warszawie pokazuje, że współpraca między naszymi krajami rozwija się i umacnia. Jesteśmy zainteresowani również, żeby zapraszać, włączać przedstawicieli Knesetu do naszych działań w Europie Środkowej i Wschodniej. Chcemy w ten sposób budować fundamenty pozytywnej współpracy pomiędzy państwami i narodami, mimo dzielących je granic religijnych, terytorialnych, państwowych, administracyjnych, wszelkich innych. Juli Joel Edelstein teraz będzie rozmawiał z prezydentem Andrzejem Dudą. W planach ma także zwiedzanie Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Przenosimy się do Niemiec. W wyniku zderzenia autokaru z ciężarówką w Bawarii zginęła liczna grupa osób, poinformował rzecznik niemieckiego rządu Stefan Seibert. Policja dotychczas informowała o 31 rannych. Kilkanaście osób uznano za zaginione. Oficjalnie wciąż poszukiwanych osób prawdopodobnie zginęło, podała niemiecka policja. Pojazdem podróżowali turyści z Saksonii. I wracamy do kraju. Lepsze nastroje w polskim przemyśle. Wskaźnik PMI naszego sektora przemysłowego wzrósł w czerwcu do 53,1 punktu. Taką informację podała firma Markit. Jest to lepszy odczyt niż za maj, kiedy PMI wyniósł 52,7 punktu. Na ożywienie wpłynął znaczny wzrost wielkości produkcji oraz liczby nowych zamówień. Dodatkowo czerwcowe wyniki badań zasygnalizowały, że poziom zatrudnienia oraz liczba zamówień eksportowych ponownie wzrosły. Pisano w komentarzu do badania. Wartość indeksu PMI jest wyrażana w punktach. Każdy odczyt powyżej 50 punktów oznacza spodziewaną poprawę nastrojów w branży. Spadek wskaźnika poniżej tego poziomu oznacza, że menedżerowie spodziewają się pogorszenia sytuacji. Centralne Biuro Śledcze Policji rozbiło gang handlujący bronią. Zarekwirowano ponad 100 sztuk broni. Nad sprawą pracowano ponad rok, mówi rzecznik komendanta głównego policji Mariusz Ciarka. Mówimy tutaj o bardzo dużej realizacji policjantów z Centralnego Biura Śledczego Policji. Skorpiony, kałasznikowy, raki, mauzery, broń krótka, długa i maszynowa. W sumie ponad 100 sztuk sprawnej broni palnej różnego kalibru i 7,5 tysiąca sztuk amunicji zabezpieczyliśmy, likwidując grupę przestępczą handlującą bronią. Zatrzymanych zostało 5 mężczyzn, w tym rusznikarz, to są mężczyźni w wieku od 21 do 58 lat. Mariusz Ciarkam dodał, że w akcji zatrzymania członków gangu brali udział antyterroryści. Jak wiadomo, była to grupa zbrojna, dysponująca bronią palną, a więc trzeba było zachować wszelkie możliwe środki ostrożności. Ta broń, która była przerabiana, ulepszana przez rusznikarza, była następnie sprzedawana grupom przestępczym, a policjanci dodatkowo zapobiegli, aby kilkadziesiąt sztuk tej broni nie trafiło na rynek niemiecki, a więc można mówić tutaj również o międzynarodowym charakterze tej grupy przestępczej. Zatrzymani mężczyźni usłyszeli zarzuty dotyczące handlu bronią i jej posiadania bez zezwoleń, za co grozi do 10 lat pozbawienia wolności. Pierwsi pasażerowie polskich linii lotniczych LOT wylecieli z krakowskiego lotniska do Chicago. Polski przewoźnik zainaugurował połączenie ze Stanami Zjednoczonymi. Połączenie zostało wznowione po 7 latach przerwy. To ważny dzień dla pochodzącej z południa kraju Polonii, mieszkającej w USA. Pasażerów odlatujących rejsem do Chicago prosimy o przechodzenie do wyjścia numer
16. Loty do Chicago przez Warszawę były uciążliwe. Nie było to takie komfortowe. To jest naprawdę wygoda i mniej uciążliwy. Nie muszę przesiadać się i nie muszę na inny lot czekać tam 4-5 godzin. Często pani lata? Tak, 2 razy w roku. Czynna ciocia z Ameryki, oczywiście. Będzie fajno, dawniej tak było. Niech tak zostanie. To 9. trasa dalekiego zasięgu i 6. do Ameryki Północnej, otwarta przez PLLL LOT. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. A my przenosimy się do Sejmu, gdzie wicepremier, prezes Polski Razem Jarosław Gowin podsumował sobotni kongres Zjednoczonej Prawicy w Przysusze. Odniósł się również do planowanej reformy szkolnictwa wyższego i innych proponowanych zmian. Jak Państwo pamiętacie, na sobotniej konwencji programowej Zjednoczonej Prawicy mówiłem o 3 uzgodnionych z naszymi koalicjantami projektach, bardzo ważnych projektach, o których dzisiaj chcieliśmy z panem prezesem Kaźmierczakiem i z panem marszałkiem Bielanem powiedzieć nieco więcej. O 2 w zasadzie tylko wspomnę. Chcę przypomnieć, że nasz obóz zobowiązał się, że w przyszłorocznym budżecie dodatkowo ze środków krajowych na naukę przeznaczony będzie 1 mld zł. W ten sposób robimy bardzo poważny krok w stronę realizacji zobowiązań i poprzedniego rządu, i obecnego rządu. Zobowiązań, żeby do roku 2020 osiągnąć pułap 1,7% PKB na badania i rozwój. Myślę, że to jest bardzo dobra wiadomość dla całego świata naukowego, dla wszystkich polskich uczelni. Dzięki tym środkom chcemy między innymi zorganizować akcję powrotu do Polski jak najliczniejszej rzeszy spośród tych 30 kilku tysięcy młodych naukowców, którzy po wejściu Polski do Unii Europejskiej rozjechali się po najlepszych uniwersytetach całego świata. Te pieniądze posłużą też temu, żeby przekonać do pozostania w Polsce innych wybitnie zdolnych młodych wykładowców. Tutaj w Polsce będą mieli warunki do prowadzenia badań naukowych na pewno nie gorsze niż w czołowych ośrodkach akademickich Europy i świata. Drugi projekt, o którym mówiłem w Przysusze, to jest projekt zmiany czy nowelizacji ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Ten projekt, proszę Państwa, jest już gotowy. To jest projekt liberalizujący te uzasadnione obostrzenia, które skutecznie zapobiegają wykupowi polskiej ziemi, wykupowi do celów spekulacyjnych. Uważamy, że w tej chwili nadszedł czas, aby te ograniczenia nieco zliberalizować. Chcemy powiększyć ten areał, tę powierzchnię, którą można swobodnie dysponować z 0,3 hektara do 2 hektarów. I wreszcie projekt, który ma znaczenie najważniejsze. Projekt ustawy o tak zwanej małej działalności gospodarczej. Chcę powiedzieć, że ten projekt też jest już gotowy. To jest bardzo ważna informacja dla wszystkich małych, drobnych przedsiębiorców. Oni dzisiaj znajdują się od nocy zresztą w sytuacji skrajnie trudnej. Podatki zżerają im ogromną większość przychodu. Efekt jest taki, że 200 tysięcy małych, rodzinnych firm walczy od lat o przetrwanie, a bardzo wiele z tych firm bankrutuje albo przechodzi w szarą strefę. Chcemy tym projektem przywrócić zaufanie przedsiębiorców do państwa. Chcemy, żeby ci mali przedsiębiorcy przestali czuć się obywatelami drugiej kategorii. Mówiąc w największym uproszczeniu, ten projekt przewiduje, że ZUS będzie rósł stopniowo, że 1200 zł ZUS-u, czyli tę obecną pełną stawkę, będą płacić tylko ci przedsiębiorcy, którzy osiągną pułap 5000 zł miesięcznie przychodu. I tytułem przykładu mogę Państwu podać, jakie będą konkretne efekty wprowadzenia tych rozwiązań. Przykładowo, szef zarabiający dzisiaj 1500 zł miesięcznie zaoszczędzi miesięcznie 556 zł. Fryzjerka zarabiająca 2900 zł miesięcznie zaoszczędzi 332 zł, a krawiec zarabiający 3700 zł zaoszczędzi ponad 200 zł. To pozwoli tym firmom na
osiągnięcie stabilizacji, to pozwoli im z czasem, wierzymy, także na rozwój. Ten postulat zapowiadaliśmy już podczas konwencji programowej w 2015 roku. Ta konwencja odbyła się w Katowicach. Prace nad projektem natrafiały na różnego typu bariery, no, zresztą częściowo uzasadnione. Wielkim wsparciem dla nas było zaangażowanie Związku Przedsiębiorców i Pracodawców na czele z panem prezesem Kaźmierczakiem. Wicepremier Gowin odniósł się także do ujawnionej dziś tajnej notatki Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która na 2 miesiące przed upadkiem Amber Gold została wysłana do ówczesnych czołowych polityków, w której to notatce ABW opisuje mechanizm działania piramidy finansowej z Gdańska i przestrzega, że spółka mogła zostać założona w celu wyłudzania pieniędzy. No, z całą pewnością to jest wątek, który musi być wyjaśniony przez komisję. O tym, że taka notatka istniała, wiedzieliśmy wszyscy od dawna. Przypomnę, że byłem w tamtym rządzie ministrem sprawiedliwości, ale nie byłem adresatem tej notatki, w związku z tym nie znałem jej zawartości. Z całą pewnością nie tylko posłowie komisji do spraw Amber Gold, ale wszyscy Polacy będą chcieli znać odpowiedź ze strony pana premiera Donalda Tuska, dlaczego po otrzymaniu takiej notatki nie podjął żadnych działań, chyba że podjął jakieś, o których do tej pory nie wiadomo. Do tego tematu dziś jeszcze będziemy wracać. Tymczasem na zegarze 12:43, czas na sprawy międzynarodowe. Świat w południe. Sprawy międzynarodowe i magazyn międzynarodowy Świat w południe. Witam Państwa, Adrian Bąk. W tym tygodniu na Europę, także na Polskę, będzie patrzył cały świat, bo będzie to tydzień ważny i bogaty w spotkania na najwyższym geopolitycznym szczeblu. W środę wizyta Donalda Trumpa w Polsce, w piątek szczyt G20 najbardziej uprzemysłowionych państw świata, a dziś swoją europejską podróż rozpoczyna przywódca Chin Xi Jinping, który składa oficjalną wizytę w Rosji. Rosja, regionalne mocarstwo, czy jak to powiedział kiedyś w stosunku do ZSRR zmarły niedawno Zbigniew Brzeziński, politolog i dyplomata, mocarstwo jednowymiarowe. Chiny, mocarstwo światowe. Wizyta ważna nie tylko dla Europy, ale którą śledzą także Stany Zjednoczone, więc warto o niej chwilę powiedzieć. A w studiu ze mną jest dr Agnieszka Bryc, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dzień dobry. Dzień dobry. Tak przejrzałem media polskie, także zagraniczne i doszedłem do wniosku, że stosunkowo mało się mówi o wizycie Xi Jinpinga w Rosji, a przynajmniej w Europie. No chyba Europa żyje już szczytem G20, protestami przed G20 i wizytą Donalda Trumpa w Europie, ale czy to powinno Europę niepokoić, czy poddawać pod rozwagę, że, i tutaj teraz zabawię się w statystykę, to jest trzecie spotkanie w tym roku obu przywódców, 21 spotkanie między przywódcami i 6 wizyta państwowa Xi Jinpinga w Rosji. My powinniśmy jako Europa nie tyle się niepokoić, bo to jest kwestia intencji porozumień chińsko-rosyjskich, ale powinniśmy być zainteresowani i to bardzo bacznie śledzić, bo okazuje się, że takie podejście europocentryczne jest zawężające nasze horyzonty. Znaczy my się koncentrujemy na sobie, na świecie zachodnim, a polityka międzynarodowa ma wiele wymiarów, wiele kierunków i naprawdę to, co się dzieje takiego fundamentalnego dla przyjmy międzynarodowych, to są także inne kierunki geopolityczne i jakby nie było ten wątek i odcinek azjatycki, czyli eurazjatycki, bo o tym tak naprawdę dzisiaj mówimy, czyli Rosja i Chiny nabiera znaczenia i pod względem każdym i politycznym, bo mamy do czynienia z taką, tu nie chcę trochę przesadzać z wartościowaniem sojuszu strategicznego rosyjsko-chińskiego, ale jest on faktem nie do końca bardzo sprawnie pracującym, ale jest taka współpraca. Mamy do tego współpracę bardzo intensywną, taką handlowo-gospodarczą. I ale jeszcze jakbyśmy o tej gospodarczej też powiemy, ale gdybyśmy wrócili do tej współpracy politycznej, ale też na poziomie werbalnym, bo użyła pani słowa sojusz, mówi się przyjaźń, sojusz chińsko-rosyjska, coś takiego rzeczywiście w tym momencie jest, no bo o przyjaźni, o sojuszach właściwie mówi się, czy spekuluje się w kontekście wizyt
wśród ważnych przywódców, nawet jeżeli niekoniecznie te stosunki są bardzo dobre, prawda? Ja bym powiedziała tak. Tak się je zapowiada. Tak się je zapowiada jako, a w ogóle to spotkanie zapowiada się dzisiaj jako spotkanie roku obu przywódców. Natomiast współpraca chińsko-rosyjska ma charakter strategiczny, werbalny, ja bym powiedziała nieco mniej realny. To znaczy werbalnie obie strony nazywają siebie strategicznymi partnerami, ale ja bym zastrzegła, że Rosja nazywa wiele państw strategicznymi partnerami. Chiny dokładnie robią to samo. Znaczy mają wiele wymiaru swojego strategicznego partnerstwa. W zasadzie w każdym regionie świata mają strategicznego partnera. Więc to tak naprawdę nie jest nic wyjątkowego. Natomiast sama współpraca bilateralna chińsko-rosyjska ma wyjątkowy charakter, ponieważ te państwa są siłą rzeczy na siebie skazane. Jeżeli popatrzymy na to, w jaki sposób uzgadniają swoje stanowiska wobec najważniejszych kwestii międzynarodowych, tych politycznych, to wyraźnie od wielu lat, a w zasadzie od rozpadu Związku Radzieckiego, mamy taki polityczny blok, taką polityczną ciągłość w przeciwstawianiu się Zachodowi, samej Rosji i Chin. Także to wyraźnie tworzy nam się pewien filar, czy powiedziałbym taki biegun eurazjatycki polityki międzynarodowej. Ale jeżeli chodzi o te relacje, to jest relacja w tym momencie, którą można nazwać relacją partnerską, czy to jest raczej relacja hierarchiczna? To jest hierarchiczne, to kto tutaj jest ważniejszy? Bo to chyba się zmienia. Tak, ale to jest clue sprawy. Przedstawia się to w mediach, zwłaszcza Rosjanie to przedstawiają, nagłaśniając intensywność wzajemnych spotkań jako partnerskie relacje rosyjsko-chińskie. To oczywiście kontekst znamy, to jest potrzeba takiego wzmocnienia się w stosunku do partnera zachodniego, przede wszystkim Stanów Zjednoczonych, NATO i krajów europejskich, ale w rzeczywistości fakty wyglądają tak, że Rosja, i tutaj często my ją też tak nazywamy, jest młodszym partnerem samych Chin, jest takim, nie chcę powiedzieć podporządkowanym partnerem politycznym i dyplomatycznym, ale status Rosji w stosunkach z Chin jest znacznie silniejszy. Jest, jakby tak spojrzeć dalej w historii, to jest trochę taki powrót do wieku XVII. Mhm. Zresztą kiedyś przywódca chiński Deng mówił, że chciałby, żeby Chiny powróciły na należne sobie w świecie miejsce, czyli żeby właśnie stało się to, że na przykład będą ważniejsze geopolitycznie od Rosji. Tak. I teraz mam wrażenie, to się powoli dzieje i Rosjanie mają tego świadomość. Znaczy Rosjanie są między trochę młotem a kowadłem, są w takim potrzasku geopolitycznym. Ten potrzask geopolityczny rosyjski w jakimś związku z Chinami polega na tym, że Rosjanie sąsiadują z Chinami, więc są siłą rzeczy skazani na takie czy inne, a tak naprawdę na intensywne kontakty z partnerem chińskim, ale z drugiej strony, mając swoje ambicje i mając u bram tak silnego i rosnącego w potęgę sąsiada chińskiego, jednocześnie będąc uzależnionym geopolitycznie i geoekonomicznie od Zachodu, Rosjanie wiedzą jedno, że dalekosiężna przyszłość zależy od związków Rosji z Zachodem, bo tam jest cały czas główne centrum polityki światowej, bo tam stamtąd pochodzi główna myśl taka intelektualna, technologiczna, innowacyjna i tak dalej. Natomiast Chiny są tym rosnącym w potędze partnerem, sąsiadem, którego nie można bagatelizować. I jakby mądrość polityki rosyjskiej, jakby ta umiejętność polega na tym, że jeżeli Rosjanie są zantagonizowani z Zachodem, to nie mogą sobie pozwolić na otwarcie drugiego frontu antagonizacji z Chinami. Czyli oficjalnie te relacje są bardzo pozytywne, one są wspierane przez stolice obu państw. Natomiast w takim wymiarze wewnętrznym, w takim odbiorze wewnętrznym, sojusz z Chinami odbierany jest jako potencjalne wyzwanie. Znaczy oni mają świadomość tego, kto sąsiaduje na wschodzie i jaki wielki potencjał jest państwa chińskiego. Znaczy mają realną ocenę swoich własnych, bardzo słabych w stosunku do Chin możliwości, tylko tyle, że jakby muszą teraz umiejętnie tym grać, czyli wykorzystywać związki z Zachodem przeciwko Chinom i związki z Chinami przeciwko Zachodowi, żeby w jakiś sposób skutecznie zbalansować te trudne relacje w trójkącie. Mówi pani o mądrości politycznej rosyjskiej. Tak, to jest prawda, ale też tutaj chyba chodzi o czysty pragmatyzm, no bo dla Rosji Chiny są kluczowym partnerem ekonomicznym, co już nie działa w drugą stronę, tak prawda? Jest. Bo dla Chin Rosja już nie jest kluczowym partnerem ekonomicznym, więc tu też jest rachunek po prostu zysków i strat obliczony w pieniądzach i to dużo. Tak jest. Brutalność tego rachunku polega na tym, że dla Chin Rosja jest takim
zapleczem surowcowym, a my często żartujemy taką stacją paliwową. I Rosjanie niestety mają tego świadomość. Oni na własne życzenie, zaprzepaszczając tych kilka lat, a w zasadzie całą dekadę koniunktury gospodarczej, nie wprowadzili żadnych reform, więc oni siłą rzeczy muszą odgrywać bardzo prymitywne role dostawcy takich prostych surowców energetycznych do bardzo dynamicznie rozwijającego się także pod względem infrastrukturalnym i przemysłowym państwa chińskiego. I co ciekawe, jeżeli Rosjanie próbowali jakby pokazywać światu, że nie jest tak źle, że nasz eksport surowców energetycznych wprawdzie uzależniony od dostaw Zachodu, my próbujemy to równoważyć dostawami na Wschodzie, czyli wprowadzić tak zwaną dywersyfikację azjatycką, taką azjatyzację handlu surowcami, to można powiedzieć, że to trochę spaliło na panewce, ponieważ z tej azjatyzacji wyszły nici, a w rzeczywistości skończyło się na sinizacji, można to tak nazwać, czyli na tak naprawdę... Tak zwykle się kończy. Tak zwykle się kończy, czyli plan był bardzo szeroki, czyli eksport surowców energetycznych do wszystkich państw azjatyckich, a okazuje się, że głównym odbiorcą są Chiny, więc co innego jakby oczekiwanie deklaracji strony rosyjskiej, a inaczej wygląda rzeczywistość. I tak to widać też w wymianie handlowej. Rosja naprawdę jest bardzo takim prostym dostawcą surowców. Dzisiaj ostatnio, co ciekawe, nawet nie gazu, tylko ropy, jest drugim po Arabii Saudyjskiej i ta współpraca będzie rosła. I jakby widać tą asymetrię wzajemnych relacji. Znaczy Rosjanie próbują ratować swoje uzależnienie od Zachodu jakby rozwijaniem i intensyfikacją współpracy handlowej z Chinami, ale to i tak bije w państwo rosyjskie. Można powiedzieć, że współpraca czy kontakty chińsko-rosyjskie to jest realizacja interesów Chin, a nie Rosji? Czy to jest jednak zbyt mocne, że tutaj... Ja bym powiedziała tak, interesy są realizowane obu państw, natomiast bardziej korzystają na tym Chiny. To znaczy Rosjanie próbują wygrywać na różnych projektach swoje interesy, natomiast to można obrazowo przedstawić w ten sposób. Jeżeli wyobrazimy sobie Rosję i ten państw poradzieckich, czyli tak zwanej bliskiej zagranicy, okalający Rosję to jakby od podbrzusza tego, od zachodu po wschód, to Rosja przez wiele lat, od roku 91 tam dominowała. Natomiast to, co dzisiaj się dzieje, to Rosja musi, okazuje się, rywalizować w swojej własnej, jak to Rosjanie mówią, przestrzeni poradzieckiej z nowym partnerem, który nie jest tak, powiedzmy, którego nie jest tak dosyć łatwo rozgrywać jak Zachód, bo to są Chiny, które sąsiadują wprost. Znaczy tutaj naprawdę ten partner jest znacznie bardziej brutalny politycznie, znacznie bardziej zdeterminowany i Rosja nie może sobie pozwolić na konfrontację z państwem chińskim, tak jak sobie przez wiele lat pozwala na konfrontację polityczną, a także na te wszelakie proxy wars z państwami zachodnimi, czy to chodzi o Ukrainę, czy Syrię. To znaczy można by powiedzieć tak, że interesy rosyjskie są realizowane, ale znacznie bardziej w tej wzajemnej współpracy korzysta państwo chińskie, bo jeżeli nawet popatrzmy, takie najprostsze przykłady, Szanghajska Organizacja Współpracy była początkowo takim projektem rosyjskim, potem rosyjsko-chińskim i zostało to tak obudowane o współpracę w regionie właśnie Azji Centralnej, ale tak naprawdę zostało to z czasem bardzo skutecznie, powiedziałbym brutalnie politycznie zdominowane przez Chiny. I tak się dzieje w tej współpracy, czyli pomysły często są rosyjskie, a potem są przejmowane i wykorzystywane przez Chińczyków. Mówimy o wizycie, o spotkaniu prezydenta Rosji z prezydentem Chin. Na tą wizytę z pewnym niepokojem być może patrzą Stany Zjednoczone. My często mówimy, jeżeli odnosimy się do spotkań znanych przywódców, do symboli, do właśnie tego całego enturażu, który towarzyszy tym wizytom, to ma jakieś znaczenie, że prezydent Chin najpierw spotyka się z Władimirem Putinem, a jeżeli dojdzie do spotkania z prezydentem Stanów Zjednoczonych, który będzie w Polsce, który będzie w Europie Środkowo-Wschodniej, który będzie także w Niemczech, ale jeżeli dojdzie do tego spotkania, będzie to spotkanie nieformalne, to może niepokoić Stany Zjednoczone. Minister spraw zagranicznych Rosji, Siergiej Ławrow, powiedział w piątek, że te stosunki są w tej chwili nienormalne pomiędzy Chinami a Stanami Zjednoczonymi. Tak, tam się dzieje podobna przepychanka i takie pozycjonowanie się w tym nowym układzie Chin i Stanów Zjednoczonych. Znaczy po przejęciu urzędu prezydenta przez Donalda Trumpa, jakby Trump próbuje na nowo pokazywać swoje możliwości jako
przywódcy świata zachodniego i Chiny nie mogą sobie pozwolić z drugiej strony na takie akceptowanie demonstracyjnych zachowań często Stanów Zjednoczonych, więc mamy do czynienia z pewnym takim tarciem politycznym, takim jakby przedstawianiem swojej siły przetargowej w polityce międzynarodowej i to też widać przy okazji tego właśnie spotkania. Jeżeli my wiemy, że Trump każe Putinowi długo czekać na to, aby panowie się w końcu spotkali na obrzeżach szczytu G20 w Hamburgu, to można by powiedzieć, że partner chiński przyjeżdżając najpierw, prezydent Chin przyjeżdżając najpierw do Moskwy, wspiera ten blok nie tyle antyzachodni, bo tu nie chodzi o blok antyzachodni, ale chodzi o wspieranie takiego centrum polityki międzynarodowej, która jest alternatywą dla dominacji zachodniej. I to jest to. A może niepokoić Chiny to, że Donald Trump przyjeżdża do Europy Środkowo-Wschodniej, o którą to Europę Środkowo-Wschodnią zabiegają także Chiny pod względem gospodarczym? Znaczy, zaniepokoić zawsze można. Natomiast to jest kwestia tak naprawdę później skutecznego przeforsowania swoich projektów biznesowych. I o to, czy przywódcy Chin powinni się tym niepokoić, trzeba było zapytać naszą panią premier albo ministra spraw zagranicznych, którzy jakby mogliby, można czy bardziej realnie odpowiedzieć na to pytanie, w którym kierunku w takim układzie będą szły różne projekty rozwijane przez dyplomację polską, bo wiemy, że jakby my sami próbujemy także odszukać się w tym układzie jakby zmiany pozycji Zachodu, rosnącej pozycji Chin, bo często mówimy o współpracy z Amerykanami, ale także jesteśmy otwarci na nowy jedwabny szlak. I tutaj postawmy kropkę. Bardzo dziękuję. Gościem Świata w powiększeniu była dr Agnieszka Bryc, Adrian Bąk. Do usłyszenia. Reklama. Ale super szklanka, skąd ją masz? Nie powiem. A tę? Też nie powiem. A te pozostałe, no powiedz. To najfajniejsze szklanki, jakie widziałem. Radio Koncita. Odbudowa potencjału obronnego Polski w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego. To też nie jest chrystusowe. W których gościć będziemy pana posła Wojciecha Skurkiewicza, a także pana posła Artura Sobonia. Początek rozmów o godzinie 18.15 na antenie telewizji Trwam, natomiast kontynuacja o 21.30 w Radiu Maryja. Jest 13.00. Słuchamy Radia Maryja. Mieszkanie Plus jest krokiem w kierunku podniesienia standardu życia Polaków, powiedział wicepremier Mateusz Morawiecki. Minister Rozwoju i Finansów wbił symbolicznie łopatę pod budowę 170 mieszkań na wynajem w Gdyni w ramach programu Mieszkanie Plus. Wicepremier podkreślił, że jest to kluczowy projekt dla rozwoju Polski. Ja sądzę, że on za 2, 3, 4 lata i oczywiście później jeszcze bardziej doprowadzi do tego, że będziemy budowali w Polsce o kilkadziesiąt, a może nawet ponad 100 tysięcy mieszkań rocznie więcej niż do tej pory. A to naprawdę zmieni relacje gospodarcze i relacje społeczne w Polsce. Dlatego dla mnie jest to oczko w głowie. Program Mieszkanie Plus to rządowy system wsparcia, który ma opierać się przede wszystkim na budowie i tanim wynajmie mieszkań. Ma on zastąpić wygaszony w przyszłym roku program Mieszkanie dla Młodych, który zakładał rządowe dopłaty w zakupie pierwszego lokalu mieszkalnego. Obecnie, choć nie ma jeszcze regulacji prawnych dotyczących programu Mieszkanie Plus, ruszyły już pierwsze inwestycje. A wicepremier Mateusz Morawiecki będzie gościem audycji Aktualności Dnia o godzinie 13.10. Zmiana konstytucji może być odłożona na kolejną kadencję, poinformował wicemarszałek Senatu Adam Bielan. Na antenie radiowej Trójki wyjaśnił, że ma to związek z brakiem parlamentarnej większości w tej sprawie. Aby zmienić konstytucję, potrzebna jest większość co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Jeśli chodzi o zmianę konstytucji, to my nie mamy większości, nawet z partiami, które są skłonne zmieniać konstytucję, jak PiS-15, takiej większości w Sejmie nie mamy i w związku z tym ta zmiana konstytucji ewentualnie może być odłożona dopiero na kolejną kadencję. Oczywiście powstaje w tym momencie pytanie, czy należy pracować nad jakimiś projektami, czy należy powołać komisję konstytucyjną. To jest zawsze już decyzja polityczna. Tak czy siak tej konstytucji w tej kadencji widać wyraźnie nie uchwalimy.
Tymczasem prezydent Andrzej Duda na łamach prasy poinformował, że jego wystąpienie do Senatu w sprawie referendum konstytucyjnego jest przesądzone. Prezydent chce, by plebiscyt odbył się 11 listopada 2018 roku. Polacy mieliby się wypowiedzieć co do przyszłości ustrojowej państwa, m.in. na temat roli prezydenta, Sejmu i Senatu. Wyniki referendum miałyby stać się podstawą przygotowania projektu nowej ustawy zasadniczej. W ocenie najwyższego przedstawiciela państwa polskiego propozycja prezydenta w nowej konstytucji powinna być wzmocniona ze względu na silny mandat społecznego wyboru. Poseł Adam Abramowicz z PiS-u apeluje do rządu o podjęcie szybkich decyzji w sprawie obywatelskiego projektu wprowadzającego zakaz handlu w niedzielę. Polityk podkreśla, że czas działa na niekorzyść. Strona społeczna również uważa, że prace nad przepisami idą zbyt wolno. Obecnie projekt jest po pierwszym czytaniu w Sejmie. Projekt przewiduje wprowadzenie zakazu handlu we wszystkie niedziele. W ostatnim czasie pojawiły się jednak pomysły ograniczenia handlu w dwie niedziele w miesiącu, a także skrócenie czasu pracy w tym dniu. Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu na rzecz Przedsiębiorczości i Wspierania Patriotyzmu Ekonomicznego opowiada się za ograniczeniem handlu we wszystkie niedziele. Dodaje, że rząd powinien wprowadzić jak najszybciej całościowe bądź częściowe rozwiązanie w tej sprawie. Jeżeli jednak z jakichś powodów rząd uważa, że trzeba to wprowadzać powoli, zresztą część posłów z naszego zespołu też tak uważa, no to, że lepiej spróbować i po roku zobaczyć efekty, żeby uspokoić tych krytyków, no to wprowadźmy tą częściową, czyli albo dwie niedziele wolne, dwie robocze, albo handel do 13 w każdą niedzielę. Tylko podejmijmy jakąś decyzję, bo to zawieszenie nie jest korzystne. Ci, którym zależy na tym, aby nigdy w Polsce nie wprowadzono wolnych niedziel w handlu, też nie zasługują gruszek w popiele. Są wynajęte różne kancelarie marketingowe. Są duże pieniądze także kierowane na kampanię przeciwko niedzielom. Projekt ustawy dotyczący ograniczenia handlu w niedzielę, przygotowany m.in. przez Solidarność, zakłada, że wszystkie niedziele w miesiącu mają być wolne od pracy dla pracowników handlu. Wymienia jednak szereg wyjątków dotyczących m.in. niedziel przedświątecznych, a także placówek, takich jak na przykład stacje benzynowe czy sklepiki z pamiątkami. Projekt cieszy się poparciem m.in. polskiego episkopatu. W tej chwili najpilniejszą sprawą jest zdjęcie z wieży katedry w Gorzowie Wielkopolskim zabytkowego dzwonu, powiedział ksiądz dr Andrzej Sapieha, rzecznik kurii diecezjalnej w Zielonej Górze. W sobotnie popołudnie w wieży kościoła katedralnego pod wezwaniem wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny wybuchł pożar. W sobotnie uszkodzeniu uległy m.in. drewniane konstrukcje i dach wieży nad zegarem. Udało się jednak wynieść w porę wszystkie cenne przedmioty. O szczegółach dalszych działań mówi ksiądz dr Andrzej Sapieha. W tej chwili konieczną sprawą jest zdjęcie z wieży, której szalał pożar w katedrze gorzowskiej, znajdującego się tam dzwonu zabytkowego. Ten dzwon był zawieszony właśnie w górnej części wieży, w której wybuchł pożar i konstrukcja została na tyle uszkodzona, nadpalona, że ten dzwon koniecznie trzeba w tej chwili wyjąć na zewnątrz. To będzie dosyć trudna operacja z udziałem prawdopodobnie alpinistów, także to jest ta rzecz, którą pilnie w tej chwili trzeba wykonać w najbliższym czasie. Natomiast co dalej, będziemy potem decydować o tym w dalszej kolejności, jakie kolejne czynności, jakie kolejne kroki będą podejmowane, jeśli chodzi o konstrukcję wieży. Przyczyny pożaru w Gorzowskiej Katedrze wciąż nie są znane. Trwa postępowanie policji w tej sprawie. Wczoraj Zarząd Województwa Lubuskiego poinformował, że 6 lipca odbędzie się nadzwyczajna sesja lubuskiego sejmiku dotycząca przyznania pomocy finansowej na zabezpieczenie katedry w Gorzowie. W przyszłą niedzielę w kościołach diecezji zielonogórsko-gorzowskiej zostanie także odczytany komunikat księdza biskupa Tadeusza Lityńskiego dotyczący pożaru i apel do wiernych o pomoc w naprawieniu szkody. W
kraju przeważa zachmurzenie umiarkowane. Na północy i miejscami na wschodzie spodziewany jest wzrost zachmurzenia do dużego i tam miejscami słaby przelotny deszcz. Temperatura maksymalna od 16 stopni na północnym wschodzie do 22 na południowym zachodzie. Wiatr umiarkowany, porywisty, północno-zachodni i zachodni. Na barometrach w Warszawie 1003 hektopaskale. Ciśnienie będzie się wahać. Były to wiadomości w Radiu Maryja. Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Oczekujemy działań Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Strona ukraińska zablokowała wszystkie polskie prace poszukiwawcze i ekshumacyjne. W zamian żąda pomników UPA w Polsce. Oczekujemy zdecydowanych działań ze strony władz polskich, apeluje w naszym dzienniku historyk Instytutu Pamięci Narodowej dr Leon Popek, uczestnik polsko-ukraińskich rozmów na temat upamiętnień. Stań w obronie Radia Maryja i dyrektora ojca Tadeusza Rydzyka. Podpisz list poseł Anny Sobeckiej do ojca świętego Franciszka. Wytnij formularz z naszego dziennika i zachęć znajomych. Unikaj prezydent Warszawy. Co w sprawie reprywatyzacji ukrywa Hanna Gronkiewicz-Walc? Pracę komisji weryfikacyjnej analizuje Filip Frąckowiak. Gehen na patriotów. UB nie oszczędza ani chorej matki, ani jej synów. W naszym dzienniku czytam o losach rodziny z okolic Ostrołęki, prześladowanej za miłość do Polski. Były to wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Kochane dzieci, przyjaciele z podwórkowych kółek różańcowych. Przed nami wielkie wakacyjne zadanie. Ze świętym Janem Pawłem II chcemy odkrywać skarb, którym jest różaniec. Dlatego zapraszamy Was na nasze lipcowe regionalne spotkanie. Już 6 lipca, we czwartek, pielgrzymować będziemy do sanktuarium Matki Bożej Tuchowskiej w Tuchowie w diecezji tarnowskiej. Rozpoczęcie naszego spotkania o godzinie 14. Spotkanie z Magdą Buczek, założycielką podwórkowych kółek różańcowych dzieci oraz koncert w wykonaniu zespołu Pokolenia. O godzinie 15 sprawowana będzie msza święta, której przewodniczyć będzie nasz wielki przyjaciel, ksiądz biskup Antoni Długosz z Częstochowy. Na zakończenie uroczystości procesja eucharystyczna i błogosławieństwo dzieci udzielane Najświętszym Sakramentem oraz koncert w wykonaniu księdza biskupa Antoniego Długosza. Rodziców, księży, opiekunów, wychowawców i siostry zakonne gorąco prosimy. Pomóżcie dzieciom przybyć na nasze spotkanie do tronu Matki Bożej Tuchowskiej. Kochane dzieci z diecezji tarnowskiej, z okolicznych diecezji całej Polski, a nawet i świata, przyjeżdżajcie. Czekamy na Was, na Waszych kolegów i koleżanki, a nade wszystko czeka na Was Matka Najświętsza. Do zobaczenia. Dzień miesiąca lipca, poniedziałek w Radiu Maryja, rozpoczynamy audycję aktualności dnia. Przed mikrofonem wita się z Państwem ojciec Piotr. Przed nami pierwszy temat. Witam na antenie Radia Maryja pana Karola Guzikiewicza, wiceprzewodniczącego NZZ Solidarność Stoczni Gdańskiej, działacza Solidarności od roku 1980. Szczęść Boże, panie przewodniczący, witam i pozdrawiam. Szczęść Boże wszystkim słuchaczom.
Panie przewodniczący, prezydent Lech Wałęsa proponuje wsparcie dla pana Frasyniuka i mówi, że będzie blokował miesięcznicę smoleńską w Warszawie 10 lipca. No prezydent Lech Wałęsa myślę, że nie chce wsparcia dla Frasyniuka, tylko chce odwrócić uwagę od tego, co powiedziała prokuratura, co powiedzieli biegli sądowi, że dokumenty tak zwanego Bolka są autentyczne i dotyczą Lecha Wałęsy. Przypomnijmy, że dwie godziny po konferencji prokuratorów, że odnośnie teczki pracy i teczki personalnej Lecha Wałęsy, dokumenty są prawdziwe. Wtedy Lech Wałęsa wystąpił, że włącza się w akcję tak zwanego kodu Frasyniuka. Wiadomo, że tamta strona, no to jest bardzo nie tylko, że jest tam duże zbiorowisko agentury SB, która traci we wrześniu swoje apasaże, że ta strona działa przeciwko rządowi, tak? Więc tak naprawdę Lech Wałęsa wczorajsza informacja poprzez jedną z komercyjnych telewizji, gdzie Lech Wałęsa wychodzi z kościoła i najpierw się modli, a później wychodzi z kościoła i mówi, nawołuje swoich zwolenników, że w poniedziałek obalimy rząd, obalimy premiera, obalimy prezydenta, jest skandaliczną wypowiedzią. Dlatego, jeżeli chodzi o sprawę Bolka, to ja apeluję w imieniu stoczniowców, w imieniu ludzi Solidarności, że jeżeli Lech Wałęsa nawet czuje się niewinny, jeżeli Lech Wałęsa jest przekonany, że jest niewinny, że nie donosił na kolegów ze stoczni, tych co najmniej 10 kolegów, m.in. z W4, nie donosił, to jest jeszcze tak zwana autolustracja. Lech Wałęsa może zwrócić się poprzez IPN do sądu o ponowną lustrację i się próbować oczyścić, planować te dokumenty, które co chwila pojawiają się w internecie. Dzisiaj już znowu następne dokumenty zamieścił, więc ma prawo. Dlatego, ale to sądy, ten sąd, który mówi, że jest niezależny, który ją broni, niech sąd wyda decyzję, to również ta teczka trafi do sądu, więc ta sprawa jest bardzo prosta. Lech Wałęsa natychmiast powinien, jeżeli się czuje niewinny, powinien dać sprawę o autolustrację. Natomiast jeżeli chodzi o 10, no to jest miesięcznica, to jest nasza rocznica, którą czcimy tych, którzy zginęli w katastrofie smoleńskiej. A ponieważ te zapowiedzi są bardzo niepokojące, więc apeluję do wszystkich, apeluję do Polaków, wszystkich tych, którzy mogą przyjechać do Warszawy, aby w tym dniu byliśmy razem pod biało-czerwonymi barwami, aby w tym dniu nie pozwolić postkomunie do podniesienia głowy. Postkomuna, to co się obecnie dzieje, powinien być 28 lat temu, powinien być co najmniej za rządów Olszewskiego. To przeżywamy, byśmy tego dzisiaj nie przeżywali. Dlatego nasza walka o prawdę się nie skończyła. Dobrze, że IPN otwiera te wszystkie archiwa, te następne zbiory. Kiedyś to się przecież musi skończyć, tak? Natomiast jest to bolesne. Możliwe, że będzie bolesne jeszcze wobec innych osób. Natomiast jeżeli ktoś czuje się pokrzywdzony, to może złożyć do sądu o tak zwaną autolustrację. Natomiast nie wolno w demokratycznym państwie robić tego, co robi Lech Wałęsa, tak? Że próbować obalić rząd poprzez protesty. Ten rząd był wyłoniony w demokratycznych wyborach, prezydent był wyłoniony w demokratycznych wyborach i dlatego skandaliczne zachowanie Lecha Wałęsy jako byłego prezydenta. Ja to kategorycznie potępiam. Na pewno stoczniowcy już się organizują, ale chciałem zapewnić, że stoczniowcy nie będą łamać prawa. Stoczniowcy będą godnie razem z tymi ludźmi, co będą czy te uroczystości religijne obchodzić, będą godnie pilnować porządku. Natomiast od porządkowania tych, co łamią prawo, jest policja. Jest policja i te zapowiedzi, że my tam kogoś chcemy pobić, czy tam chcemy komuś coś krzywdę. Nie, stoczniowcy będą bronić właśnie tych, ewentualnie będą pilnować, żeby żadna krzywda się nie stała ludziom, którzy będą razem z biało-czerwonym. Dlatego zachęcam, apeluję w imieniu wszystkich, apeluję poprzez Radio Maryja, poprzez telewizję Trwam o uczestnictwo 10 lipca w uroczystościach miesięcznicy, żeby było nas jak najwięcej.
Panie przewodniczący, prezydent Lech Wałęsa napisał do pana list. Napisał to w formie takiej elektronicznej, w formie elektronicznej, więc dlatego ta odpowiedź wczoraj o 22 on pisze bardzo się aktywnie i to forma była, że on chce ode mnie, jest jakieś spotkanie z załogą, że mam mu zorganizować, że on sam, że dlaczego jak Kiszczakowi nie. Ja wierzę tym 10 osobom, nie wszystkich znałem, niestety nie, nawet szkoda, żałuję bardzo tego, że jeszcze w latach 80. Ponieważ to pokolenie, to dotyczy pokolenia grudnia 70, tak? Ci ludzie dzisiaj by mieli po 80 lat i więcej, niektórzy zmarli. Ja rozmawiałem co najmniej z kilkoma, z słynnym bardzo autorytetem, jakim był Henryk, świętej pamięci Henryk Lenarciak, budowniczy, pierwszy przewodniczący Komitetu Budowy Starszych Pomnika Poległych Stoczniowców, Trzech Krzyży, który opowiadał jeszcze przed śmiercią, że on nie miał dowodów, tak? Nie było dowodów, ale cały czas podejrzewano wtedy Lecha Wałęsę. Ale byli też inni. Był pan Szołoch, był pan Jagielski, był pan Jasiński. Było tych co najmniej 10 osób, na których Lech Wałęsa donosił. Niektórzy musieli nawet z Gdańska się odejść. Niektórzy musieli zwolnić się z pracy ze stoczni. Te dokumenty dzisiaj są i one... dzisiaj jest jasne. No, dzisiaj jest jasne i czytelne i czarno na białym. Jak białe jest białe, czarne jest czarne, jak to się mówi przysłowiowo, tak? Że tamte czasy są kłopotliwe dla Lecha Wałęsy. Oczywiście on zaprzecza, ma prawo się bronić, natomiast tą obroną, najlepszą obroną jest dzisiaj sąd. Jeżeli on broni, mówi, że sądy, że PiS, że on ma zaufanie do sądów i tak dalej, no to powinien iść do sądu. Tak, proponuje mu to IPN, bo taką ścieżkę prawną jeszcze może wykorzystać. Czyli autolustracja z wszystkimi dokumentami, nie tylko tymi, co go uniewinniały kiedyś, bo gdy kandydował na prezydenta, przecież tych dokumentów nie było, tak? Te dokumenty pokazały się dopiero teraz. Więc na nowo by była lustracja, ale tylko może być, zgodnie z polskim prawem, może być tylko na wniosek Lecha Wałęsy, czyli tak zwana autolustracja. Dlatego apeluję do Lecha Wałęsy, jeżeli chce przekonać Polaków, że jest niewinny, powinien złożyć wniosek o autolustrację i przejść całą procedurę. Panie przewodniczący, w 92 roku, kiedy nastąpiła nocna zmiana, obalenie rządu premiera Jana Olszewskiego, w tym kontekście także prezydent Lech Wałęsa przyznał się do podpisania pewnych dokumentów ze służbami bezpieczeństwa. Później bardzo szybko się wycofał i de facto do tej pory sprawa jest niewyjaśniona, pomimo tego, że rzeczywiście dokumenty ukazywane przez IPN mówią bardzo jasno i klarownie o współpracy prezydenta Lecha Wałęsy z reżimem komunistycznym. Dlaczego Lech Wałęsa tak ucieka od tej możliwości przyznania się do popełnionego przez siebie czynu? Trzeba jeszcze rozgraniczyć, jakie to były czasy. Wtedy mordowano... Ale wy jako chrześcijanie też, że tak ścigacie, to też jako od Nerona żołnierze ścigacie do skutku. Przecież chrześcijanin to przebacza, a wy nie dość, że nie przebaczycie, to jeszcze ścigacie. Także Unia Europejska ma standardy biblijne, a tutaj nominalne chrześcijaństwo z nazwy ma standardy pogańskie, świeckie. Ja też mogę mieć, wiesz, nominalna. Chrześcijanka nominalna. Sobie będę siebie samo określę nazwę. No niestety to jest świat diabła. Tu nie ma co na co liczyć, że tu będzie raj na ziemi. Raju jeszcze nie. Jeszcze nie teraz. Jeszcze nie teraz. Tak jak te banki oszustystyczne mówią. Och, w tej chwili nie możemy ci tu zaakceptować tej pożyczki. W tej chwili nasze wymagania nie pozwalają na to. To możliwe, że Solidarność powstałaby jeszcze wcześniej niż w 80 roku, już w latach 70, bo przecież ci ludzie z komitetów strajkowych z 70 roku, oni się organizowali, oni już w 71 roku próbowali postawić pomnik, buntowali się władzy na 1 maja czy tego, więc później niestety przeprowadzono na nich atak, między innymi przez dzięki współpracy Lecha Wałęsy, który donosił na tych ludzi, tak? Więc ta dalsza współpraca, natomiast oczywiście, no nie było papierów, nie było, były tylko domniemania. Lech Wałęsa mówił, że coś podpisał. No, można powiedzieć, że no, wiele osób łamano, nie każdy był tak, że jeżeli coś tam podpisał, natomiast co innego jest podpisanie, a co innego jest jeszcze dalszą działalność, szkodzenie i tak dalej, i oszukiwanie nawet w własnym gronie, tak? No dzisiaj mówi się, że to Anna Walentynowicz, pasz chwilę, no Anna Walentynowicz, no bo dzisiaj
dzisiaj akurat taką korespondencję dostałem od niego, że to jest Andrzej Walentynowicz, że to jest pan Morawiecki, no, marszałek Morawiecki, nie Mateusz, marszałek Morawiecki na niego, no cała nagonka na tych ludzi z Solidarności Walczącej, że to oni wymyślili Bolka, więc to jest takie próba oczyszczenia się, a nie w tym kierunku, tak? To oczywiście wszystko te 20 kilka lat temu powinien być, byśmy o tym dzisiaj nie rozmawiali, byśmy żyli w wolnym kraju, natomiast oczyszczenie tego środowiska, oczyszczenie, no to oczyszczenie musi iść dalej, tak? Ten rząd próbuje to robić, no oczywiście ma przez to, mogą być jeszcze różne sytuacje, natomiast na pewno nie można doprowadzić do jakichś ekscesów, do jakichś, nie wolno doprowadzić do tego, żeby jakiś był przewrót, bo to nie tędy droga i myślę, że wiele ludzi z uśmiechem, że Lech Wałęsa bredzi, że Lech Wałęsa milion ludzi chce wyprowadzić. No oczywiście zwolenników tych służb było kilkadziesiąt tysięcy, więc potomkowie i tak dalej, no może znaleźć tych zwolenników, bo wiadomo. Natomiast my powinniśmy swoją obecnością 10 lipca wspierać rząd Beaty Szydło, wspierać Jarosława Kaczyńskiego, no i naszego prezydenta Andrzeja Dudę. Bądźmy obecni w tym dniu. Na pewno będziemy uważni, żeby nikomu się nic nie stało, natomiast naszą obecnością, jesteśmy wierni Polsce i nasza obecność jest konieczna w Warszawie 10 lipca. Panie Przewodniczący, jeszcze jedna bardzo ważna sprawa w tym kontekście, mianowicie zarządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u. Pan prezydent Lech Wałęsa czuł się bardzo swobodnie, jak przysłowiowa ryba w wodzie, natomiast teraz jakoś bardzo mocno nienawidzi tej ekipy rządzącej, nienawidzi pana prezydenta. No nienawidzi, bo nie wiedzieli, że ta władza będzie miała sukcesy, tak? Dzisiaj wychodzi coraz więcej spraw aferalnych, tak? To, co słyszeliśmy w Ambergot jest skandaliczne. No wiemy już dzisiaj, no w dzisiejszych wiadomościach już było, że Donald Tusk od co najmniej 3 miesiące wcześniej wiedział, że Ambergot to jest piramida finansowa, że to jest oszustwo. I chociaż służby podległe premierowi Tuskowi mogły te 3 miesiące ostrzec, co najmniej kilka tysięcy ludzi nie wpłaciłoby pieniędzy do Ambergoldzi. To tak jest wiele osób. Dzisiaj mam nową sprawę, to mówimy, bo mówimy o stoczni, tak? Dzisiaj jestem pewny dzisiaj, że kłopoty stoczni i między innymi stoczni gdańskiej, które były po 89 roku, to były kłopoty przez rządy liberalne, tak? Które chciały zniszczyć stocznię po to, żeby stocznia nie była silna. Silna również, bo silna stocznia to również niebezpieczeństwo dla władzy, tak? I w tym Lech Wałęsa też brał udział poprzez poparcie rządzących Lewandowskiego i innych, a dzisiaj mamy kolejny dokument, że w 2009 roku, to mamy takie nowość, dzisiaj podaliśmy znowu do prokuratora o sprawdzenie, do prokuratora generalnego w sprawie stoczni, że proszę sobie wyobrazić, że ta sama pani prokurator Kijanko, takie nazwisko znane już w mediach, która próbuje wymknąć się komisji Ambergold zeznawania, próbuje nawet zrezygnować z prokuratora, żeby nie zeznawać przed komisją, ta sama pani prokurator Kijanko i nadzorujący ją, również jej przełożony w 2009 roku umarzała śledztwa o fałszowanie dokumentów w sprawie Stoczni Gdańskiej. Ta sama, ochraniając przez to Donalda Tuska w 2009 roku, 3 lata przed Ambergold, pierw była stocznia, później był Ambergold. Ta sama prokurator Kijanko nie chciała sprawdzić prawdziwości doniesienia o popełnieniu przestępstwa, nie chciała przesłuchać wtedy prezesa Andrzeja Jaworskiego, nie chciała przesłuchać prezesa dzisiejszego Orlenu, pana Jasińskiego, dyrektora Jasińskiego, czy szefa dzisiaj szefa Polskiej Żeglugi Bałtyckiej, pana Brzezińskiego. Wystarczyło te 3 osoby przesłuchać i by się okazało, że Donald Tusk, przedstawiciele rządu z gradem na czele z Donaldem Tuskiem fałszowali dokumenty, dokonali fałszerstwa do Brukseli na 700 milionów. To ta sama Barbara Kijanko. Dlatego tamta władza jest umoczona w wielu sprawach. I to dzisiaj wychodzi na jaw. Te wszystkie przekręty różnego rodzaju, waty, nie waty, to wszystko wychodzi, że jednak ten rząd próbuje to naprawiać. I oczywiście też ma jakieś podknięcia, też ma, czasami bywa, my też mamy bieżące sprawy jakieś, które mogliśmy
mogłybyśmy wytykać, natomiast w tych globalnych sprawach widać, że idzie w dobrym kierunku i dlatego musimy bronić tego rządu, musimy bronić tych zmian, nawet jeżeli są jakieś rzeczy, które nie są do końca załatwione, tak jakbyśmy sobie oczekiwali na tą chwilę. Czyli 10 lipca spotykamy się na miesięcznicy smoleńskiej w Warszawie, panie przewodniczący. Tak, zapraszam wszystkich jeszcze raz, wszystkich Polaków, którzy mogą przyjechać w tym dniu, to jest okres urlopowy, z biało-czerwonymi flagami, bądźmy razem i się nie damy. Dziękuję za rozmowę i bardzo gorąco pozdrawiam. Bóg zapłać. Rozmawialiśmy z panem Karolem Guzikiewiczem, wiceprzewodniczącym NZZ Solidarność Stoczni Gdańskiej, działaczem Solidarności od 1980 roku. Jeszcze tylko 12 w nocy nie była, a zapowiadał się. No, on i tak stanie przed bramą i dzwoni. Jestem. Dobra, na razie. Państwo w Radiu Maryja, trwają aktualności dnia. Przed nami kolejny temat. Witam serdecznie na antenie Radia Maryja panią profesor doktor habilitowany Gertrudę Uścińską, prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Szczęść Boże, pani profesor, witam i pozdrawiam. Szczęść Boże, witam pięknie ojca i witam naszych słuchaczy. Pani profesor, dzisiaj 595 doradców emerytalnych czeka w zakładach ubezpieczeń społecznych na przyszłych emerytów. To oczywiście reforma dotycząca obniżenia wieku emerytalnego. Ona wchodzi w życie i zostaje poddana realizacji. Tak, dokładnie jak ojciec powiedział, dzisiaj ruszyli już do obsługi naszych ubezpieczonych doradcy emerytalni. To jest rozwiązanie, które ma na celu umożliwienie podjęcia decyzji, kiedy przechodzimy na emeryturę. Mieliśmy wcześniej pilotaż w dwóch oddziałach w Zabrzu i Warszawie. W trakcie tego pilotażu skorzystało ponad 6 tysięcy osób. Wszyscy korzystający wystawili wysoką ocenę, jeżeli chodzi o właśnie sposób informowania o nabytych uprawnieniach emerytalnych. To też nas skłoniło do tego, aby już na trwale doradcy emerytalni weszli na salę obsługi klientów i służyli naszym ubezpieczonym. Teraz proszę Państwa, jest życie jak to jazda na łyżwach. Jest albo bezbożnictwo, albo bożnictwo, szatana diabła. On w końcu też jest nazwany Bogiem tego złego systemu rzeczy. Bogiem tego świata, oczywiście małą literą się pisze. Bez hoteos, samoteos. Sprawdź w Biblii, sprawdź. Stan konta ubezpieczonego, czyli de facto wielkość składek, które przez całe życie gromadziliśmy, one są waloryzowane i popatrzeć także, kiedy chcemy przejść na emeryturę i doradca odpowie, że ta emerytura będzie wynosiła, jeżeli podejmiemy tą decyzję z dniem 1 października x złotych, ale także powinniśmy zapytać, jeżeli byśmy tą decyzję przesunęli na początek przyszłego roku, a wtedy cały jeszcze rok wchodzi do podstawy wymiaru świadczenia, czy też w jakimś późniejszym czasie. Doradca właśnie indywidualizuje w zależności od naszych oczekiwań i popatrzy, jakie to świadczenie jest dzisiaj, jakie ono by było przy określonych warunkach za kilka miesięcy czy za kilka lat. A więc myślę, że jest to taka typowa usługa, bardzo dedykowana dla naszych ubezpieczonych. Ja mogę powiedzieć, że dzisiaj było o 8 rano rozpoczęcie pracy doradców i wiemy, że do godziny 10 w całej Polsce skorzystało już z tej usługi ponad 2000 naszych ubezpieczonych, a więc myślę, że to jest rozwiązanie naprawdę dobrze zaadresowane i bardzo się cieszę, że możemy w ten sposób służyć naszym ubezpieczonym, żeby obiektywnie informować o tym poziomie nabytych uprawnień emerytalnych. Pani profesor, od 1 października dla kobiet 60 rok życia, dla mężczyzn 65, ale bardzo ważna sprawa, o której niejednokrotnie mówiliśmy, to jest wybór, to jest możliwość, to nie jest konieczność.
Tak jest. Całkowicie się zgadzam. To jest prawo do świadczenia emerytalnego, a więc trzeba właśnie z tego prawa korzystać w taki sposób odpowiedzialny, czyli najpierw ustalić, do czego nabyliśmy prawa, więc do świadczenia w jakiej wysokości, a jakie to świadczenie byłoby, gdybyśmy tą decyzję o przejściu na emeryturę przesunęli w czasie. Oczywiście o tym decyduje i stan konta ubezpieczonego, i im później przechodzimy, to ten stan jest lepszy. Z naszych badań wynika, że jeżeli przesuniemy tą decyzję o jeden rok, to emerytura przeciętnie wzrasta o 8%, a więc trzeba to mieć na uwadze. Także fakt, że emerytura jest już tym świadczeniem, które najczęściej trwale zastępuje wcześniejszą aktywność ekonomiczną, dochodzi z tej aktywności i faktycznie gwarantuje bezpieczeństwo materialne już na taki długi, długi okres. Stąd też, jeżeli są warunki zatrudnienia do zaakceptacji, jeżeli zdrowie na to pozwala i sytuacja rodzinna, o czym powtarzamy także właśnie na antenie radia, to należy tutaj bardzo tak odpowiedzialnie podejmować tą decyzję. Trzeba mieć też na uwadze kwestię waloryzacji naszego kapitału emerytalnego, a więc po roku ta waloryzacja się dokonuje, a ona jest później odnotowywana w czerwcu następnego roku, a więc o tym także będą informować doradcy emerytalni. To są już takie systemowe rozwiązania. Niekoniecznie ubezpieczony musi to wszystko wiedzieć, ale powinien skorzystać z usługi doradcy emerytalnego, żeby rzeczywiście dowiedzieć się, jaka jego faktycznie emerytura będzie na określony dzień, czy też na późniejszy. Pani profesor, co ważne, pokazały się różnego rodzaju błędne informacje, że te usługi są odpłatne. Warto podkreślić, że to są usługi bezpłatne i warto także tych potencjalnych petentów zaprosić